Główne zasady RESTful API, które mamy, to po pierwsze zunifikowany interfejs, po drugie infrastruktura client-server, po trzecie bezstanowość, po czwarte cache, po piąte architektura warstwowa i szósta zasada to kod na żądanie. Szósta zasada jest opcjonalna, tak naprawdę rzadko się ją stosuje, ale czasami warto. I czym właściwie są te zasady? Zunifikowany interfejs mówi nam o tym, że powinniśmy za każdym razem tworzyć zapytania w taki sposób, aby odpowiednio wszystkie HTTP verbs używać, czyli metody takie jak get, post, put, delete i tak dalej, a także format naszych zapytań powinien być jednolity dla każdego zapytania, dla każdej encji, którą będziemy zwracać. I co to oznacza? Oznacza to tylko i wyłącznie to, że nie powinniśmy wystawiać metod na przykład get all items, tylko powinniśmy wywoływać żądanie HTTP get z końcówką items i to powinno być tak zwane self-explanatory, czyli zupełnie samodefiniujące. Kolejną zasadą to zasada związana z tym, że każda aplikacja powinna mieć mocno oddzielone swojego klienta od serwera. To znaczy nasz klient nie ma prawa wpływać na to, w jaki sposób działa serwer, czyli nasze web API, a serwer nie może zaserwować widoku, który wpłynie na klienta. Jedyne to, co będziemy za każdym razem serwować, to są dane, które będą podawane do naszego klienta, które będą wykorzystywane przez naszego klienta, natomiast strona frontendowa, nasz klient sam ma zadecydować, w jaki sposób będzie się wyświetlała ta informacja. Trzecią zasadą jest bezstanowość. Mówi się o tym po angielsku REST is stateless, to znaczy, że RESTful API nigdy nie posiada stanów ani sesji. Nie ma czegoś takiego, że pomiędzy zapytaniami coś nasz serwer zapamięta i będzie w stanie potem przy kolejnym zapytaniu na ten poprzedni stan zareagować. Każde zapytanie musi zawierać komplet informacji wymagany do wykonania zapytania i nigdy nie możemy zakładać tego, że właśnie nasza aplikacja, nasze web API będzie cokolwiek pamiętać. Zawsze to musi być zupełnie unikalne i musimy założyć, że przy każdym requestie robimy tak jakby całą operację od samego początku. Następną zasadą jest cache, to znaczy nasza aplikacja musi być cache'owalna, ale oczywiście musimy odpowiednio oznaczać, czy dany request jest cacheable, czy jest non-cacheable, to znaczy czy możemy zachowywać sobie dane w pamięci podręcznej, czy nie możemy. No i tutaj jest czasami bardzo ciężko jest zdefiniować, kiedy właściwie powinniśmy stosować ten cache. Za każdym razem, kiedy serwujemy statyczne dane, to znaczy dane, które wiemy, że przy każdym requestie będą takie same albo zmieniają się bardzo rzadko, wtedy możemy faktycznie tego cache'u użyć, natomiast jeżeli mamy dane, które są serwowane dynamicznie i przy każdym odpytaniu może być to inny zestaw danych, to wtedy oczywiście takiej metody nie możemy użyć do tego, aby jej zwrotka została zachowana w pamięci podręcznej. No i tak jak wspominałem, ostatnią zasadą opcjonalną mamy kod na żądanie. I w tym przypadku możemy stworzyć dodatkowe metody, które będą odpowiadały kawałkiem kodu. I to jest jedyna możliwość, kiedy nasza aplikacja może zaserwować kawałek kodu. Jest to właśnie w przypadku tych metod kodu na żądanie. Natomiast tak jak wspominałem, nie wysyłamy konkretnych implementacji widoków, tylko bardziej możemy przygotować raczej na użytek programistów, którzy będą siedzieli tam po drugiej stronie, zwrotkę na przykład z jakąś konfiguracją, zwrotkę z tym, w jaki sposób wywoływać odpowiednie zapytania, czy wywoływać
różne metody. Dlatego, tak jak wspominałem, bardzo rzadko jest stosowany ten kod na żądanie. Zazwyczaj, jeśli implementacja jest odpowiednia, to i dokumentacja jest odpowiednia, to nie mamy tego problemu. Nie mamy problemu takiego, że coś nam, że czegoś nam brakuje, tylko wszystko jest odpowiednio utworzone, a dodatkowo nowoczesne IDE, nowoczesne edytory kodu potrafią pobrać sobie całą tą konfigurację w odpowiedni sposób, potrafią sobie wygenerować kod, który będzie już działał i którego po prostu będziemy mogli użyć. No ale żeby nie przedłużać, jeszcze oczywiście przypominamy o architekturze warstwowej i to pewnie część z Was wie, że to jest w pewien sposób mój konik. To jest coś, co uwielbiam, o czym uwielbiam rozmawiać, o czym uwielbiam mówić i wszystkich zawsze bardzo zachęcam do tego, żeby od samego początku, od kiedy tylko zaczynają się uczyć programowania, żeby zwracali uwagę na tą czystą architekturę, na architekturę właśnie warstwową, która w odpowiedni sposób nam buduje całą aplikację, dzięki czemu później jesteśmy w stanie bez żadnego problemu rozbudowywać ją o kolejne elementy, a także dużo łatwiej jest nam zapanować nad każdą warstwą i odpowiednią implementacją naszych biznesowych wymagań. I taki standardowy model aplikacji wielowarstwowej z czystą architekturą pokazany jest właśnie na takim slajdzie. Inaczej czystą architekturę bardzo często nazywa się Onion Architecture ze względu na to, że jak wszyscy wiemy już od wielu lat, cebula ma warstwy i tak samo nasza czysta architektura ma odpowiednie warstwy, tyle że w tym przypadku możemy te warstwy bez żadnego problemu wyjmować i właśnie po to mamy czystą architekturę, żeby w danym momencie móc wyjąć każdy element tej architektury i zastąpić ją innym. Potem oczywiście sobie przejdziemy dokładnie w jaki sposób to się realizuje, ale to, z czego się składa nasza aplikacja wielowarstwowa, to w samym centrum, w samym jądrze jest warstwa domain. Tam będziemy posiadać wszystkie nasze tak zwane entity, inaczej potem będziemy to tłumaczyć na tabele w bazie danych, na nasze modele, na takie nasze najbliższe elementy bazy danych, które będą wykorzystywane przez po pierwsze infrastrukturę, przez po pierwsze aplikacje. Aplikacja będzie częścią naszego projektu, w której będziemy stosować i implementować wszystkie wymagania biznesowe naszej aplikacji. To tam będzie najwięcej ifów, pętli i wszystkiego, co tylko wymyślono w tej chwili w programowaniu, żeby tylko, że tak powiem, zadowolić naszego klienta i zaserwować mu później odpowiednie dane albo zapisać odpowiednie dane, które do nas przesłał. Natomiast mamy jeszcze warstwę infrastruktury i warstwa infrastruktury będzie nam mówiła o tym właściwie z czego korzystamy, z jakiego silnika bazodanowego korzystamy, z jakich elementów tego silnika będziemy korzystać. Bardzo często tam mamy tak zwane repozytoria, natomiast już teraz w dotnecie 5 troszeczkę się od tych repozytoriów odchodzi, jest troszeczkę inna ta mechanika aplikacji, ale to też oczywiście za chwilę pokażę. No i na samej górze mamy warstwę prezentacji. Warstwa prezentacji w przypadku web API może być delikatnie myląca, bo tak naprawdę nie będziemy niczego prezentować, nic nasz użytkownik końcowy nie zobaczy ze względu na to, że będziemy tylko i wyłącznie serwować dane z naszego API i to programiści będą widzieć tą naszą warstwę prezentacji w tym przypadku. Oczywiście mamy możliwość też stworzenia aplikacji ASP.NET Core MVC, gdzie cały ten frontend moglibyśmy napisać, ale w tym przypadku będziemy skupiać się jednak na tym web API. No i mamy jeszcze warstwę persistence. Warstwa persistence jest to warstwa,
w której będziemy mieli takie zupełnie stałe albo niezależne od nas elementy. Tam mogą się na przykład znaleźć, tam będą mogły się znaleźć między innymi odwołania do zewnętrznych serwisów, jeżeli będziemy takich potrzebować, albo tam będzie też konfiguracja naszego API i naszych entity, jeżeli będziemy taką wykorzystywać.